Siemanko moi drodzy, trzeba odśnieżyć samochód i pojechać coś rozwalić. Myślę, że będzie wam się podobało. Pogoda niezbyt sprzyja, ale mam dosyć lockdownu i trzeba postrzelać. O, będzie ciężko. Niestety strzelanie odbędzie się z pewnymi problemami, ale o nich opowiem wam później. Wsparcie zapewniają sejfy.pl. Dzisiaj coś rozstrzelamy mojego starego laptopa. O. Zaczniemy ze 100 metrów z lunetą biegową 1.6. Spróbujemy to w miarę zrobić w ruchu. Zacznę z dolnej pozycji, tak żeby go trafić na szybko, a potem pójdziemy do przodu. Na tę okazję, by wyrazić swoją wdzięczność dla widzów wspierających moją działalność na YouTube, opisałem pociski w magazynkach skrótami od ich ksywek czy inicjałów. Zajęło to więcej czasu niż wystrzelenie ich, ale pomyślałem, że będzie wam miło. Spodobało mi się to na tyle, że planuję cykliczne takie rozwałki właśnie z waszymi inicjałami. Wkrótce uruchomię również Patronite, by dać wam więcej możliwości wspierania kanału. Oczywiście zapraszam na mojego Facebooka i Instagrama, by podejrzeć, czego można spodziewać się w kolejnych filmach. Poniekąd celowo w dzisiejsze strzelanie został wpleciony element chaosu. Po pierwsze, luneta wyzerowana była na 25 metrów. Strzelając na 100 metrach, będę więc musiał odkładać poprawkę w dół na około 2 mile. Ale nie wiem dokładnie ile, bo luneta zerowana była przy 17 stopniach, a dziś było minus 2. Mógłbym to sprawdzić w kalkulatorze balistycznym, ale to byłoby zbyt łatwe. Po drugie, magazynki załadowane były różną amunicją, zarówno pod kątem marki, jak i wagi. Łącząc to wszystko w całość, powinien pojawić się element chaosu. Przy okazji, będzie to ostatnie strzelanie testowe lunety biegowej West Hunter 1-6. Dziękując wszystkim w imieniu których mam okazję rozstrzelać laptopa, bierzmy się do roboty. Gotów? Tak. Wydaje się, że wchodzą. Thank you.
No chyba mu starczy. Myślę, że teraz dam panu kamerzyście dokończyć. Widzisz, gdzie jest laptop? No, na razie tak. Dobra, masz na zero, albo na dwójkę ci dam. Jest zabezpieczone. Walisz. Dawaj. Okay. Zabezpiecz. A lufa się ciepła zrobiła. Podejdziemy, zobaczymy, co się wydarzyło. O! Biedulek. Ty słuchaj, jak myślisz, czy da się go naprawić, czy nie? Myślę, że dla chcącego nic trudnego, chociaż uległ pewnej dezintegracji. O! Dysk twardy jest chyba do wymiany. Bateria oczywiście ze względu bezpieczeństwa była wyjęta, żeby nie doszło do zapłonu, bo jakby się śnieg zapalił, to mogłoby być śmiesznie. Powiedziałbym, że jest to uraz wielonarządowy. Operacja mogłaby tu nie pomóc. Wielokrotnie dostał w ekran. Na dystansie blisko 100 metrów nie widziałem, czy trafiam. Laptop nie podskakiwał, nie ruszał się ani drgnął, a pociski przechodziły przez ekran jak przez papier. Dlatego szukałem poprawek wyżej, niżej i dopiero bliżej okazało się, że pociski wchodziły. Po płycie głównej... O, procesor wypadł. Chyba. Procesor czy jakaś płytka? Nie, jakaś płytka. Trzeba go wystawić na Allegro, moim zdaniem. Jeszcze da się to firmać. Słuchajcie, moi drodzy, ten oto fantastyczny laptop jest do kupienia. Cała akcja jest na ratowanie zielonych ludzików na Księżycu i innych planetach. Jeśli ktoś chciałby tak unikalny sprzęt zanabyć w drodze kupna, to słuchajcie, za całe złoty 23 z VAT-em można go nabyć. Ale służył dzielnie. Do momentu, w którym służyć przestał. Jakiś czas temu. Tu, zobacz, wnętrzności. No, wygląda to dramatycznie. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. Ja oczywiście czuję wyrzuty sumienia, stojąc nad tymi zwłokami, ale to wszystko wasza wina. Jeszcze raz wielkie dzięki za wspieranie kanału, za to, że jesteście, nawet jeśli nie wspieracie. Jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapki, nóżki i pietruszki. I napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym jeszcze raz w jakiś mniej sensowny sposób wykorzystał broń dla waszej i również swojej rozrywki. Pozdrawiam was, do zobaczenia, trzymajcie się, intruder.